4 kwietnia na Uniwersytecie SWPS odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Społeczna rola filmu. Jest to już trzecia edycja cyklu Filmowe psychotropy. Czego mogliśmy spodziewać się tym razem? Celem przede wszystkim są jakby dwa aspekty. Po pierwsze edukacja, czyli jak sama nazwa mówi, naukowa konferencja, która będzie zrzeszać, która zrzesza wykładowców, edukatorów, a z drugiej strony praktyczność, czyli różnego rodzaju warsztaty. Społeczna rola filmu, a więc ukazanie, w jaki sposób różnego rodzaju przekazy, zarówno kino artystyczne, jak i po prostu przekazy audiowizualne, wpływają na nasze postawy, emocje. Oczywiście wydarzenie nie odbyłoby się bez zaangażowania uczestników. Co sprawia, że filmowe psychotropy cieszą się powszechnym zainteresowaniem? To są dwa magnesy właściwie, tak? Bo z jednej strony mamy film, no a któż nie ogląda filmów czy seriali, no a z drugiej strony mamy także podkreśloną rolę czy znaczenie psychologii, która też przyciąga bardzo mocno uwagę. Wydaje mi się, że już osiągnęliśmy mały sukces, ponieważ jest to trzecia edycja. I na pewno najważniejsze jest zaufanie. Zaufanie osób, które przyjeżdżają do nas już właśnie od tych 3 lat. Chcą się czegoś więcej od nas dowiedzieć. Przyjeżdżam z nowymi pomysłami. W tym roku mamy 9 znakomitych warsztatów, właśnie praktyków, którzy przez te 2 dni będą edukować nauczycieli, ale też osoby, które interesują się filmem. Myślę, że na sali znajdują się nie tylko młodzi filmowcy, znajdują się też osoby, które pracują chociażby z młodzieżą i dla nich film czy ta konferencja będzie świetną okazją, żeby porozmawiać o tym, jak takie nośniki informacji możemy wykorzystywać chociażby w edukacji. Wydarzenie jest niezwykle pomocne dla nauczycieli i wykładowców. A co na to studenci? Ja mam szansę poszukać sobie tematów, które mogę później wykorzystywać w swoich pracach. Mogę szukać takich inspiracji. Wszyscy w jakiś sposób wychowywaliśmy się na filmach, jest to coś nam bardzo bliskiego. Z drugiej strony ciekawe jest to, że jest to dziedzina, czy psychologiczna praca z filmem jest niezwykle interdyscyplinarna. Ten styk tych różnych dyscyplin jest szczególnie ciekawy, to że możliwa jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami, które realizują tak różne ścieżki zawodowe, a jednocześnie stykające się właśnie w tym punkcie. Film może być prostą rozrywką, ale również ogromnym źródłem wiedzy i inspiracji. To, co się dzieje z ludźmi, gdy razem oglądają filmy, gdy potem o nich mogą dyskutować, bo to jest najważniejsze, że mogą dyskutować i mogą z tego wyciągać wnioski, to jest coś takiego, co buduje naszą rzeczywistość i pozwala wierzyć, że będziemy szli w lepszym kierunku.